Siema, z tej strony Kamil. Dzisiaj po raz kolejny World of Tanks, Super Pershing, także zapraszam Was do oglądania i słuchania historii, które będę Wam opowiadał dotyczących właśnie tej bitwy oraz, prawda, różnych innych pierdółek. Także tutaj na początku jeszcze wyszedłem z Facebooka, no nie, także ten. No i tutaj już zacząłem zmierzać w stronę miasta, no bo Pershing, prawda, gra się nim jak Heavikiem, więc raczej trzeba się skierować w miasto. Tutaj troszkę przyspieszymy może tempo, bo przejazd właśnie przez ten kawałek do miasta to może nie jest zbyt ciekawe zajęcie tak do oglądania. Także tutaj leciutko przyspieszyłem. Jeszcze z góry Was przepraszam za to, że tam w pewnych momentach, tam na przykład o właśnie teraz, albo przy fajcie z tą KW5, takie mini lagi mi się zrobiły, nie wiem dlaczego, no ale tak to już niestety bywa. Tutaj strzał w tą fałkę, niestety zupełnie nieskalibrowany celownik tak szybko przemknęła, że nie zdążyłem skupić na niej celownika. Ale tu można sobie na takie strzały pozwalać, no bo to w końcu pocisk 250 to jakiś koszmarny koszt tu nie jest. Tutaj się wyspotokowała KW5, pierwszy rykoszet. Tutaj bardzo niemądre zachowanie z mojej strony, wyjazd tak, że wystawiłem swój niesamowicie wrażliwy bok, ale użyłem zasobu naprawczego, przekręciłem się trochę, tak że ten bok był już bezpiecznie schowany i tylko wielowarstwowy, gruby przód wystawiony, prawda, na tą KW5. No tutaj właśnie kolejny ten lag, o którym mówiłem, jeszcze może ze dwa razy takie coś ten, także jeszcze raz za to bardzo Was przepraszam. KW5 ma ogromne problemy z przebijaniem mnie, nawet możliwe, że ma załadowane złoto. Chociaż nie sądzę, bo jakby celowała w wieżę, to pewnie by mnie przebijała. Także już w tego KW5 wtopiłem 914. Wszystko widzicie z lewej strony góry. Chociaż to nie jest cały damage z tego, co pamiętam. Chociaż w sumie tutaj chyba jakoś tak super na ślepca to nie biłem, już dokładnie pamiętam. Ale screeny są zrobione, także spokojnie. Pod koniec filmiku będziecie mogli wszystko zobaczyć. I się okaże, ile tak naprawdę tego wszystkiego zrobiłem. Tutaj jeszcze w Panterę próbowałem, ale uciekła mi niestety za budynek. No i tutaj już zupełnie na Amen się schowała, nawet już mi się nie chciało za nim jechać, bo ona jest, Pantera jest dość szybka, a Pershing no sorry, ale demonem prędkości to on specjalnie nie jest. Postanowiłem jeszcze na tą KW5 wyjechać, no to w sumie co, no ona mnie raczej nie przebija, a ja ją, widzicie, w ten grzybek jakby z przodu wchodzi wszystko, jak on jest podziurawiony. Wszystkie strzały tam, jakby nie ten grzyb, to KW5 byłaby naprawdę zarąbistym czołgiem. Tutaj mnie troszkę staranowała. Próbowałem się wycofać, ale jednak Pershing jedący tyłem, do tyłu KW5 do przodu, to jednak jest... No, I tutaj jeszcze jeden strzał w tego grzyba. No i KW5 wykończona, jak widzicie, damage 1780. Tak równiutko wszystko w tą KW5. Także jednak KW5 na polu bitwy w drużynie przeciwnika to jest skarb, bo ona za naprawę nie zapłaci dużo, a za rozwalenie takiej KW5 to myślę, że spokojnie przynajmniej 50 tysięcy kredytów można dostać na takim czołgu premium. Także to jest, ona traci mało, a ja zyskuję dużo, także tutaj sytuacja niezbyt ciekawa, chociaż przed chwilą było jeszcze gorzej, bo przegrywaliśmy 5-8, teraz już jest 7-8, także jakoś tak fatalnie to też nie jest, no 7-9, no ale przegrywamy, ale to w sumie jeszcze nic nie znaczy. Nieraz mi się zdarzało przegrywać 5-6 oczkami, a i tak później udało się jakoś wygrać, także to się nigdy nie przejmujcie taką sytuacją. Tutaj wyjechał mi Pershing stamtąd, ale troszkę mnie zaskoczył, nie zdążyłem przymierzyć. O, właśnie widzicie. Także tutaj taki strzał troszkę. Koleś później jeszcze raz tutaj wyjechał. Tutaj też za zero strzał, on we mnie zresztą też. No i tutaj ta fałka. Bardzo mądre zachowanie z tej strony, oczywiście to w cudzysłowie, prawda? Zgąskowałem ją, no stała idealnie bokiem, także no i tak ładnie wystawiła tylnie koło, że po prostu żal by było z tej okazji nie skorzystać i przy okazji nie zdejmować jej gąsek ciągle. No tu kolejny strzał,
I widzicie gąski cały czas zdjęte. No tak to jest, jak się strzela w łośkę. Kolejny strzał. Tu ona we mnie cały czas za zero. No i kolejny strzał znowu w gąsienicę. Tak to jest, jak się nie ma zestawu naprawczego, albo jest się zbyt skąpym, żeby go użyć. No i prawda, fałka też cała moja. Damage 3030. Tak ładnie sumowany z tego kawu i z tej fałki. Trochę łatwy, no ale zawsze. Prawda, tutaj troszkę ryzyko, bo Pershing ma full HP. No teraz już nie ma, ale miał full HP, a ja mam tylko 400. Także tutaj po raz kolejny bardzo inteligentne zachowanie ze strony mojego oponenta. Wyjazd bokiem, prawda. Jak wiadomo, Pershing ma niesamowicie mocny pancerz z boku. Oczywiście to też w cudzysłowie. Ja nie trafiam, on na szczęście też nie. Tutaj jemu wzięło 20 HP, mi 8, także minimalnie na plus. Ja tu mu strzeliłem pod wieżę, tam gdzie nie ma tej dodatkowej osłony. On we mnie za 0. Widać, inteligencją nie grzeszy. Tutaj jeszcze z boku, prawda, przepięknie mu się wystawił. No i frak jest mój. Pershing umarł. W sumie już damage sięga prawie 4000. No już zbytnio się nie podniesie, no ale jeszcze zawsze. Tamto kawu 3, niestety snajper lew był ode mnie szybszy, no ale tak to jest, jak się ma takie precyzyjne działo. Cóż, tutaj ósmy Tedek. Prawda, brzmi groźnie. No ale strzał w dolną płytę korpusu. Koleś już był na dobicie, także. No a ja zdecydowanie ten Pershing ładuję szybciej niż ten SU-101. Tak on się chyba nazywa. No, SU-101. No i tu jeszcze te dwa medy, także szans zbytnich nie mają. Przejmuje ktoś kapa, no ale sorry, jest dopiero 17, a my już praktycznie przy tym kapie jesteśmy. Tu się fałka wyświetla, ale też mi się nie chce do niej jechać. Ten pazerny lew by na pewno tutaj mi go zdjął. Tutaj taki trochę fuksiarski strzał, bo gąskę mu zdjąłem. No ale i tak, jeszcze na dobicie ten Pershing. No i co, to był koniec bitwy. Już. Także tutaj macie jeszcze te screeny, kasy, no dość dobry wynik, expa tak samo, stalowa ściana, no to tutaj sobie możecie wszystko poglądać. Z mojej strony to było na tyle, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, nara.